szczerze, powinienem schudnąć. To wiem. Szczerość jest bardzo ważna w naszym projekcie życia, bo dzięki niej możemy się rozwijać. Możemy, gdy poznajemy swoje mocne i słabe strony, wiemy, z jakiego pułapu w życiu startujemy. A czasem jest tak, że gdzieś tam w środku jesteśmy mocno pogniewani na kogoś czy na siebie samego. Nieraz mamy w sobie wiele różnych uczuć, wiele zazdrości, ale udajemy dobrych, żeby tylko nie dać po sobie poznać, że właśnie taki jestem, że to jest prawda. A przecież właśnie tacy możemy stawać przed naszym Bogiem, przed architektem naszego życia, właśnie w całej prawdzie, z tym wszystkim, co jest w nas jakąś ciemnością. Możemy stawać na modlitwie i ofiarować to Jemu, i On to oczyszcza, wtedy nas oczyszcza i przemienia, kiedy oddajemy Mu wszelką naszą zazdrość, gniew, kiedy ujawniamy te nasze prawdziwe motywacje. A tak na zewnątrz można być niekiedy nieszczerym w pracy, mieć zestaw poglądów, myśleć tak jak wszyscy, czy w szkole, żeby się gdzieś tam przypodobać rówieśnikom, projektować na przykład na Facebooku swoją stronę w ten sposób, żeby ukazywała mnie lepszym niż jestem w rzeczywistości. I nieraz boimy się, że gdy wycofamy się z takich sztuczek, że gdy wycofamy się z udawania, to rzeczy to stracimy w życiu. Stracimy znajomych, przyjaciół, może uznanie, może szacunek. Ale tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie, bo właśnie wtedy możemy zyskać prawdziwych przyjaciół i prawdziwy wizerunek. Wtedy, gdy przestajemy udawać, zyskujemy prawdziwy pokój serca, taki od Boga. I wtedy tak naprawdę stajemy się oryginalni, stajemy się taką historią, którą warto opowiedzieć. Nasze życie taką historią się staje.